Ojejku, jak jest dzisiaj zimno. Nie wyjdę z domu. Hejka, ja jestem Mateusz i dzisiaj opowiem wam o tym, jak nie przetrwać jesieni i zimy. Zapraszam. Ogólnie przyjęło się, że jesień i zima to są miesiące chłodne, przynajmniej w naszym kraju. Więc kiedy przychodzi ich czas, trzeba założyć więcej warstw, żeby poczuć się cieplej, wychodząc gdzieś. Jest to też czas depresji okresowej. Nie pomaga nam to w życiu codziennym, no a jednak te miesiące, tam powiedzmy od listopada do lutego, są. Przez bardzo długi czas miałem sobie takie uczucie, kiedy zbliżał się już październik, listopad, że to jest ten czas, kiedy trzeba zgubić swój dobry humor, chodzić przygnębionym, wiecie, te wszystkie kurtki tutaj, szale, poubierać się, czapki, jakieś rękawiczki. Bardzo mnie to denerwowało i w ogóle nie lubiłem tego czasu. Nawet mając na myśli to, że mam urodziny w listopadzie, nie pomagało mi to w ogóle. Jeszcze byłem zły, że dlaczego listopad? Czy nie mógłby to być na przykład sierpień, gdzie jest ciepło? Można wyjść na dwór ze znajomymi, z rodziną, się spotkać, jakiś spacer na mieście. Tylko w domu zimno, sztuczne światło, bo już jest ciemno, o 16:00, wszyscy są zmuleni. Bardzo nie lubiłem tego czasu i bardzo mnie irytowało, kiedy przychodziły te miesiące. W którymś momencie zacząłem się orientować, że przez bardzo dużą część roku, właśnie przez te miesiące jesieni i zimy, tracę swój dobry humor zupełnie i to mi przestało odpowiadać. Byłem taki znużony, nie chciało mi się rano wstawać. Często przychodziło do takich sytuacji, że nawet nie chciało mi się wyjść na miasto. Mówię, dobra, jest 16, już jest ciemno i tak nic ciekawego nie zobaczymy, po co chodzić po ciemku, to tak jakby chodzić wieczorem. Jest zimno, więc też lepiej zostać w domu. Przez bardzo długi czas przygotowywałem sobie taki zestaw przetrwania. Był to na przykład bidon z ciepłą herbatą, w domu wiadomo, też ciepła herbata z miodem, po prostu kocham. Jakieś koce, szale, właśnie żeby było ciepło, rękawiczki. Kiedyś miałem taki myk i w sumie nadal go stosuję, że zostawiałem sobie szal na grzejniku, żeby się ogrzał i tuż przed wyjściem mogłem ciepły sobie założyć i wyjść po prostu w takim kochanym, ogrzanym szalu. Zauważyłem, że to jest taki czas, kiedy ja podchodzę do w ogóle codziennego życia jako do takiego zmagania się w ogóle z rzeczywistością. I to było bardzo podejrzane, bo ja na co dzień byłem w ogóle taki bardzo szczęśliwy, a kiedy przychodziły te miesiące zimowe, czy tam jesienne, czułem się bardzo niekomfortowo sam ze sobą. I tak się zastanawiam, czy w naszym codziennym życiu często nie jest tak, że mamy jakieś takie etapy, powiedzmy w ciągu roku, może w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia, załóżmy poniedziałki, na które po prostu przez cały czas się przygotowujemy do tego jednego okresu. Jest ten okres, załóżmy poniedziałek, 24 godziny, trzeba przetrwać. No i kiedy już ten dzień się kończy, czy tamten czas się kończy, no to lecimy takim nowym biegiem, przygotowujemy się do takiego następnego trudnego czasu. I dlaczego żyć od jednego trudnego czasu do następnego? Przecież to jest bez sensu. Ten czas pomiędzy, jako czas zwykłego przygotowania, jeśli już rzeczywiście musimy brać ten czas jako taki bardzo nam nieodpowiadający, że się męczymy, to chociaż niech ten czas między jednym złym okresem a drugim będzie miły. I wydaje mi się, że właśnie tego brakuje, żeby uznać, że jest poniedziałek, spoko. Niech sobie jest, ale jeszcze mam potem wtorek, środę, czwartek, piątek i aż do niedzieli. Po prostu mogę mieć dobry humor, bez znaczenia, czy ten poniedziałek będzie dobry, czy będzie zły. Bo nie wydaje mi się, żeby każdy poniedziałek w przeciągu roku, jakieś 51, 52 poniedziałki, były złe. To jest aż 50 dni w roku. Kurczę, tyle czasu stracić. Zastanówmy się nad tym, czy w naszym życiu nie jest tak, że z jednego złego etapu przeskakujemy do drugiego bez tego czasu pomiędzy, który byśmy mogli spędzić dobrze. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Możecie napisać w komentarzach, jaki wy macie stosunek do gorszych okresów w swoim życiu i jak sobie z nimi radzicie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!